Pod hasłem Trzeba o tym pamiętać w Galerii Biblioteki pod Atlantami odbyły się obchody 72. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Uroczystości zorganizowało Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy współpracy Wałbrzyskiego Oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Program artystyczny przygotowali uczniowie publicznego gimnazjum nr 6 imienia Janusza Korczaka, wręczali uczestnikom papierowe żonkile, symbol pamięci o bohaterach powstania, śpiewali piosenki i recytowali wiersze. Marsz nago pustą ulicą, do gazu, do gazu, do gazu. Ostatnich kilka minut, gdy wszystko do życia się rwie. Stary doktor i 200 dzieci. I 200 razy zadano mu śmierć. Historio, historio, ty żarłocznej micie. Co dla ciebie znaczy jedno ludzkie życie? Gościem specjalnym uroczystości był wałbrzyszanin Kazimierz Junosza, autor książki Kłamać, aby żyć. W trylogii autor opowiada o losach swojej rodziny. Matki pochodzącej z rodziny żydowskiej, z Lwowa i ojca. Inżyniera, chemika, oficera rezerwy saperów w pełnych grozy czasach okupacji i pierwszych powojennych latach. Autor, zanim zaczął pisać, chciał być filmowcem, realizował filmy paradokumentalne, pracował w zawodowej kinematografii. Był asystentem Krzysztofa Gradowskiego przy realizacji Przygód pana Kleksa oraz asystentem scenografa Krzysztofa Zanusiego. Niestety kariera filmowca nie powiodła się i kilka lat później powrócił do Wałbrzycha. Na początku pisał bajki dla dzieci. Pierwsza powieść powstała w 2010 roku. Po kłopotach z jej wydaniem pomoc przyszła od brata bliźniaka, Tadeusza, który wspomógł finansowo przedsięwzięcie po korzystnej rekomendacji powieści ze strony specjalistów. W końcu powieść jako literatura faktu po 4 latach została wydrukowana nakładem 600 sztuk.